Witajcie, z tej strony Gracjan i Zuzia. I my jesteśmy właśnie na Sobieskonie i zobaczymy, jakie tu atrakcje dla nas przygotowali. Witajcie, jestem teraz tutaj z pomysłodawcą tego eventu, z Dominikiem. Witam, Dominiku. Dzień dobry, Gracja. Powiedz mi, jak wpadłeś na taki pomysł, żeby coś takiego zorganizować? No cóż, widzisz, w zeszłym, jak i w poprzednich latach, jeszcze przed pandemią, całkiem sporo jeździłem na wydarzenia typu konwent, sporo pojeździłem po Polsce. To jest bardzo fajna okazja, żeby poznać po niektórych fajnych ludzi, zobaczyć wielu cosplayerów, zobaczyć, to znaczy osoby poprzebierane, spotkać po prostu całą masę person, które znają się na wszystkim i na niczym. Chciałem, żeby przynajmniej część tej milusie atmosfery przynieść do naszej szkoły i mam nadzieję, że nam się udało. Też mi się tak wydaje. Z tego, co się pytałem, wszyscy zadowoleni. Coś byś jeszcze chciał dodać? No to dzięki bardzo. Hejka. Witajcie, moi drodzy, jesteśmy tutaj teraz z chyba twórcami najbardziej popularnego wykładu jak na razie tutaj na naszym Sobieskonie, czyli jak zostać gigaczadem, tak? Sam nie wiedziałem, że najbardziej popularnego, ale jak widać wrażenia były pozytywne, więc w przyszłości również zapraszamy Was na nasze wykłady. No i tak. Tak, przyszło dużo ludzi, więc zadowoleni jesteśmy. No właśnie widziałem, że tu cały czas pełna sala była. To co, jakie sekrety tam sprzedawaliście, że taka była pełna sala? Pełna była sala. Przede wszystkim chcieliśmy udowodnić tym wszystkim naszym uczniom, że nie warto patrzeć w tył, tylko trzeba patrzeć do góry, piąć się cały czas na wyżyny i stawać się lepszym w życiu. Dlatego pomimo porażek trzeba te porażki obracać właśnie w pozytywne rzeczy, tak jest. Myślę, że samorozwój to jest taka uniwersalna rzecz, gdzie każdy chce jakby poprawić siebie i to jest taki temat, który trafia dla wszystkich, więc wszyscy są nim zainteresowani w jakimś stopniu chociaż. Czyli według takiej zasady w sumie piosenki, always look at the bright side of life. No tak. Coś byście jeszcze chcieli dodać? Co byśmy chcieli dodać? Czekamy na więcej konwentów, w szczególności my czekamy, bo chcemy przedstawiać naszą wiedzę, która dalej się poszerza na ten temat, na naszych własnych doświadczeniach. No więc do zobaczenia na następnych konwentach. Ja bym chciał coś dodać, to pozdrawiam wszystkich fanów i życzę miłego wieczorku, smacznej kawusi i tyle. Jak poszły sesje? Chyba dobrze. Myślę, że nie było dobrze. Poszły super, mi się bardzo podobało. Mam nadzieję, że moim graczom też. No właśnie, a jak oceniacie graczy? Spoko, no nie mam go marudzić. Bardzo fajnie. Generalnie newbies, którzy nawet jeszcze nie ogarniali systemu, poradzili sobie naprawdę super. I ci, którzy już ogarniali system, czyli w sumie cały jeden gracz u mnie też poradził sobie super i bardzo się cieszę, że pomagał tym, którzy nie ogarniali z jakimiś śmiesznymi rzeczami na karcie. To było bardzo fajne. No, bo wiecie, kolejny wywiad będzie co gracze myślą o mistrzu gry, więc to teraz zapytamy graczy, jak ci się sesja podobała? No była bardzo fajna ogółem, no miła społeczność, że tak to ujmę. Fajna gra, taka zabawowa, no chociaż mnie się najciekawsze staty nie wybrały, to jednak była jakakolwiek zabawa. A to statystyki losowaliście?
Tak, były takie losowane za pomocą kopii. Czyli pecha miałeś po prostu. Tak, miałem najgorsze staty. Jeden do zręczności, jeden do inteligencji, jeden jeszcze do czegoś i dwa do otyłości. Myślisz, że te statystyki odzwierciedlają ciebie? Nie. To dobrze. Coś byś jeszcze chciał powiedzieć? Lubię kepsy. Ja też. Czy tendencja zwycięstwa jednej osoby przy tej stole nadal zostaje? Chyba tak. Jak to się dzieje, że daje ci się tak ogrywać cały czas jednej i tej samej osobie? Cóż, młodzi się tam ograć nie mogą. Po prostu wykorzystują to, że nie są świeżego. A po drugie bieda jest na planszy. Nie no, on jest w sumie ze mną w sojuszu, ale nie, jakoś mu nie wychodzi dzisiaj. Nie wiem czemu. Czyli nadal dominację na planszy trzyma jeden gracz. Dobra, powiedzcie mi, moi drodzy, jak to jest, że tu sześciu siedzi przy jednych szachach? Jest to wspaniała gra. Wzbudzałem. A kto tu gra? Ja i kolega. Jakiego będziesz otwarcie? Bo ja to się nie znam. Jakiego użyłeś otwarcia? Wyskoczyłem. Użyłem skoczka. Użyłeś skoczka. A tutaj kolega? Zadałem D4 chyba. Chyba? Tak, nie wiem. Wiesz co? Nie grałem w szachy, kurde, prawie nigdy. Rozumiem. A czy tu mam jakiegoś eksperta? Może tu kolega jakieś zdanie wrzuci co o tej parcie? No to proszę. Na poziomie amatorskim, więc tutaj widzimy otwarcie, jak masz na imię? Frank. Otwarcie franciszkańskie i... i bardzo agresywne rozpoczęcie, to widać. Szybkie wyjście damą po stronie białych, przez co prawdopodobnie przegra. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Naar de Franse zwier. Wil mij tot een trouw begeven. Nooit een schoner vrouw gezien. Was ik nog met mijn naam. Er was ik nog met geweld op mijn naam belt. Moi drodzy, mamy godzinę, nie wiem, którą? Pierwszą 15 i tutaj naszych dwóch kolegów będą chcieli robić pompki, tak? Zgadza się? Tradycja jest taka, że na Tsuru też robiliśmy o tam drugiej w nocy pompki, więc tradycji musi stać się zadość. Dawaj. A co kolega jeszcze powie? Ile ich robimy? 20. No to powodzenia, dobra, to ja się uchodzę z drogi. Ładnie, gratuluję.
razie jak się pani czuje o pierwszej 40? O pierwszej 38? No, całkiem w porządku, jeszcze tylko 4 godziny, ale podziwiam moje koleżanki, które, pani dyrektor, bardzo sumiennie pracują, właśnie odczytują wiadomości na Librusie. Brawa dla tych pań. Pierwsza 38. Dobrze, to powiedz mi, kogo cosplayujesz? Cosplayuję Celestię Ludenberg z Danganronpy. To gra. Znam, słyszałam o grze, o anime i o mandze. Jak ci się podoba Sobieskon ogólnie? Ogólnie jest tu świetnie. Nie według mnie, tylko dość długo trwa i trudno znaleźć miejsce do spania w spokoju. A jak się czujesz teraz o tej drugiej w nocy prawie? Co dziwne, nie czuję się zmęczona. To dobrze. Witajcie, z tej strony Gracjan. Tak już trochę post factum. Chciałbym wszystkim podziękować za całe Sobieskon. Myślę, że dla nas wszystkich to było naprawdę super przeżycie. Serdecznie dziękuję Dominikowi, który skrzyknął całe to wydarzenie, jak i wszystkim organizatorom, prelegentom, aulistom, nauczycielom i wszystkim, którzy w ogóle się na owej nocce pojawili. Na koniec chciałbym jeszcze podziękować Wiktorii Jedynak i Zuzi Zygmańskiej za uwiecznienie tego naszego wydarzenia. Bez nich ten film nie wyglądałby tak, jak wygląda. Z mojej strony to tyle. Do następnego razu. Cześć!